No, zdarzają się coraz częściej sytuacje, kiedy ludzie mają tak, więcej nadmiar, niż nadmiar Tak, niż nieprawidłowe powinni. BMI, tak. nadmiar tkanki tak. tłuszczowej. Czy Często w... są to pacjentki mhm. z PCO. Czy tu wskazane jest właśnie najpierw uregulowanie tej wagi, żeby podchodzić do in vitro, czy, czy jakby to nie ma żadnego znaczenia? Tak, my wychodzimy, stoimy na stanowisku, że, że jednak ta redukcja wagi jest jest przydatna. Oczywiście bardzo często trudno jest tę wagę zredukować, zwłaszcza jeśli jest to no, otyłość dużego stopnia. Mhm. Wydaje się, że, że z wielu względów jednak ma to sens, chociaż no, były też takie badania, niedawno taka praca przedstawiana, bodajże w Lizbonie, że ta otyłość nie ma takiego znaczenia. Natomiast nam się wydaje, że jednak ma, że redukcja masy ciała, mm -hmm. że przywraca inny metabolizm. No, z wielu względów jest to korzystne. Już nawet abstrahując trochę od płodności, no, rzutuje to na element zdrowia. Na element samego zabiegu, który jest bezpieczniejszy u pacjentki szczupłej mm -hmm. niż takiej bardzo otyłej. Po prostu trudniej dotrzeć do tych jajników. Jak gorsza jest wizualizacja, czy w trakcie punkcji, czy wcześniej w trakcie jakiś badań diagnostycznych, operacji diagnostycznych typu laparoskopia, no to można więcej, mówiąc prosto, takiemu pacjentowi zrobić krzywdy. Więc w jego interesie jest, jest niewątpliwie ta, ta redukcja. No my takie zalecenia pacjentom dajemy. Aha. Czyli jeżeli jest to rzeczywiście duża otyłość, to zalecamy redukcję masy ciała, zgłoszenie się do dietetyka, ustawienie tej diety i za pół roku czy rok ponowna wizyta. No to pięknie. Myślę, że to jest z korzyścią i dla tej pacjentki, i dla tego dziecka. Tak, i musimy też ciągle mieć tutaj na względzie ten aspekt psychologiczny. To jest Aha. to, co ci pacjenci mogą zrobić ze swojej strony, prawda? No my lekarze dajemy jakieś leczenie, zapewniamy hmm, pacjenta, że no może to dać hmm, ciąże. Może przynieść stosowny efekt, ale pod warunkiem, że pod warunkiem, że ktoś rzuci różne używki, jeśli, jeśli pali, jeśli przyjmuje narkotyki, nawet, nawet lekkie, jeśli nadużywa alkoholu, źle się prowadzi, za dużo pracuje, pracuje w temperaturze podwyższonej, w jakiejś lakierni, etc., etc. przy opryskach. Jeżeli zmieni tę higienę trybu życia i pracy, Środowisko całe. Mhm. i również jeżeli, jeżeli u pacjentka otyła no, pozbędzie się tej olbrzymiej nadwagi. Więc jeżeli tak się stanie, jej się uda trochę zeszczupleć, to też mając na uwadze te nasze zalecenia, ona wie, że no, zwiększa swoje szanse na tę ciążę. Mhm. Więc ten aspekt psychologiczny też ma tutaj. Duże znaczenie, że zrobiła tak wiele, no bo to są często duże wyrzeczenia, często te przyzwyczajenia, przyzwyczajenia nawyki żywieniowe są, są trudne do wyeliminowania. No tak. I, 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 I ten trud, który jest w celu posiadania dziecka, powoduje, że jeśli się uda, no to, 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 to już jestem jakoś tam do przodu, również w tych swoich oczekiwaniach.